Witajcie na Miami Beach. Aha, daliście się nabrać, tak naprawdę jesteśmy w Grecji na Santorini. A w Polsce niesie się na plaży parawan. Jesteśmy na Florydzie w Miami Beach, która jest osobnym miastem od Miami, to nie jest to samo miasto. Idziemy na plażę Miami Beach. W poszukiwaniu Pameli Anderson i Davida Hasselhoffa. No dobra, pytanie, czy zdejmować buty, czy nie? Najmodniejszy outfit na Miami Beach w tym sezonie. Długie spodnie. Ci wszyscy ludzie, co ich tam widzicie, są strasznie passe modowo, bo oni przyszli w kostiumach kąpielowych. Generalnie South Beach, czyli ta część plaży, na której teraz się znajdujemy, została sobie w szczególności upodobana przez europejskich turystów. Trzecim najbardziej popularnym językiem tutaj akurat na tej plaży i w tych okolicach jest, uwaga, niemiecki, zaraz po angielskim i hiszpańskim. No a plażę spopularyzował m.in. w latach 80. serial Miami Vice. Dobra, okej. Myślałem, że Baywatch. A Baywatch też, ale Miami Vice i Don Johnson, który tutaj, czyli policjanci z Miami, tak? Ci, no, co biegali z tymi, z pistoletami. I jeździli kabrioletami. Tak. A my się przejdziemy pewnie chwilę po plaży, a potem pokażemy wam jeszcze samego Miami Beach, bo tutaj też jest coś do zobaczenia wbrew pozorom, oprócz tylko plaży. Ale ucieleśnieniem Herosa, Macho i tak zawsze zostanie David Hasselhoff. No, oczywiście, i Pamela Anderson. A tam daleko na horyzoncie czarne chmury, bo ta pora, kiedy my tu jesteśmy, czyli druga połowa września, początek października, to jest trochę już taka pora burzowa. Zresztą przekonaliśmy się o tym bardzo dobrze wczoraj. Olo tutaj wrzuci klip z wczoraj z auta. Trochę padało, jak jechaliśmy. Mamy kolekcję piasku w domu. Żeby nie było, że Olo tak bierze po prostu. Chyba wystarczy. Kubeki, dla kłata. Tak. Nasze pokrowce na alkohol, no ale trudno. A ponieważ nie jesteśmy fanami plaży ani oceanu, to spadamy. Tam jest plaża, a tam jest Miami Beach miasto. Oni to już wiedzą z shortów. Jesus, ja naprawdę nie wiem, kto tu chce mieszkać w tym mieście, nie? Po prostu jest końcówka września, a temperatura sięga 180 stopni Celsjusza. Po prostu albo trochę więcej, nie? Ale ja to rozumiem, oni wszędzie jeżdżą samochodami klimatyzowanymi, apartamenty mają klimatyzowane, chcą sobie wygrzać tyłek na plaży, to robią. A jak chcą być w chłodzie, to siedzą w chłodzie. Tak, ale nie. No mówiłam, że jest 180 stopni, a odczuwalna 186. Trzeba sprzątać po psach? Trzeba, ale... Fajnie, jak jest do tego infrastruktura. I torebki darmowe. Z informacji przydatnych, jeżeli przyjedziecie do Miami Beach, czy ogólnie do Miami autem, to w zasadzie parkingi są płatne w całym mieście 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Może nie przez 24, ale chyba do 3 nad ranem. Generalnie można zapłacić, albo jak znajdziecie to w takich parkomatach, gdzie się tam wpisuje numer rejestracyjny i wpłacasz. Ewentualnie są takie duże zielone tablice, zaraz wam pokażę, gdzie można zeskanować kod QR i po prostu zapłacić za jakiś czas. My wzięliśmy parking na 1,5 godziny i te 1,5 godziny chyba nas kosztuje w okolicach 6,5 dolara. Że tanio nie jest. Dokładnie takie zielone tablice znajdują się tutaj na latarniach. Na samej górze jest numer strefy, który trzeba wpisać. I jak widzicie, jest też kod QR do zeskanowania. Ewentualnie można wysłać SMS-a albo ściągnąć aplikację. Przy czym aplikację można ściągnąć tylko, jeżeli się ma numer telefonu zarejestrowany w amerykańskiej sieci. Tak to się tego nie da pobrać. Miami Beach jest też stolicą światowego ruchu Art Deco, który został spopularyzowany w latach 1919-39 i w samym Miami Beach znajduje się ponad 800 budynków zbudowanych właśnie w tym stylu architektonicznym. Przejedźmy się po prostu tym Ocean Drive. A to nasza czerwona strzała. Olo sprawdza, czy nie ma mandatu, bo po raz pierwszy parkowaliśmy właśnie używając skanowania kodu QR. Ale nie ma. Ocean Drive. A my uciekamy przed deszczem z Miami Beach. Mamy nadzieję, że w samym Miami nie będzie jeszcze padało. Zobaczymy. Czy wiecie, że Miami jest często błędnie uznawane za stolicę stanu Floryda?
A tak wcale nie jest, bo stolicą stanu Floryda jest też nie Orlando, Tallahassee. Miejscowość, o której nigdy w życiu totalnie nie słyszałam. Ale to prawda jest taka... Za 500 metrów skręć w prawo w zjazd. Ale prawda jest taka, że też na przykład stolicą stanu Nowy Jork nie jest Nowy Jork, tylko Albany. Także nie zawsze te wielkie metropolie są stanami stanów. A w ogóle jaką historię mieliśmy z bookingiem w Miami tutaj. Jak wylatywaliśmy z Chicago do Orlando, czyli 2 dni temu, dostałam maila od bookingu, że hotel, który zarezerwowałam w Miami, niestety poinformował, że nie będzie mógł nas przyjąć, dlatego że podobno mieli jakiś tam wyciek gazu czy coś, nie? No i booking zaproponował inny hotel tutaj, no około kilometr od oryginalnego naszego miejsca zamieszkania. Natomiast też był trochę droższy, trochę przez trochę, to mam na myśli jakieś $45, plus miał płatny parking prywatny. No ale za bardzo już nie mieliśmy wyboru, wszystko inne było dużo droższe. Zdecydowaliśmy się zarezerwować ten hotel. No i generalnie z bookingu mi napisali, że jeżeli ponieśliśmy jakieś dodatkowe koszty albo cokolwiek, no to żeby dać znać, wysłać im fakturę, no to że oni zobaczą, co mogą zrobić. I ja wysłałam dzisiaj im fakturę za, czy paragon za parking, wysłałam im informację o tym, ile zapłaciłam. I już dostałam informację, że naliczyli mi zwrot różnicy w koszcie pomiędzy naszym oryginalnym a tym nowym hotelem. I jeszcze mają nam zwrócić też $35 za parking tutaj w tym hotelu. Także w ogóle super, miło, polecam. Nie wiem, przez co szukacie sobie noclegów, no ale czasami warto też właśnie na przykład przez taki booking zerknąć, no bo też mają całkiem niezłą obsługę klienta. Wyjechaliśmy dosłownie 3 km poza ścisłe centrum Miami. Znaleźliśmy się z powrotem na Kubie. Jesteśmy w dzielnicy, która potocznie nazywana jest Little Havana, a jej życie towarzyskie skupia się wzdłuż ulicy Calle Ocho, czyli 8 ulicy po prostu. Generalnie jest tutaj jak na Kubie. Zauważyłaś? I od razu wołają do knajp. Tak. Nawet McDonald's jest tu jakiś taki bardziej kubański. A przypominam, że na Kubie McDonalda nie ma. Jest to jeden z chyba 2 krajów, gdzie McDonalda nie znajdziecie. A w zasadzie, jeżeli chcecie zobaczyć nasze filmy o Kubie, to zapraszam. Mamy całą playlistę, byliśmy tam kilka miesięcy temu. Na Calle Ocho znajduje się również kubańska wersja Walk of Fame. A tam w oddali na horyzoncie widać wieżowce Miami. A tu nic innego jak mały parczek Square, gdzie można pograć w domino. Ciekawe, czy robią też jakieś rozgrywki międzynarodowe albo międzysąsiedzkie. I jak widać, językiem dominującym tutaj jest zdecydowanie język hiszpański. W ogóle Miami jest ciekawym miastem pod takim względem, że jest jednym z najbogatszych miast Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze, a po drugie dlatego, że 75% populacji Miami przyznaje, że ich pierwszym językiem nie jest język angielski. 75%. Oczywiście najwięcej osób mówi, że w domu rozmawia po hiszpańsku i to jest ponad 65% całej populacji Miami. Wiadomo, że Miami zaczęło zyskiwać na wielkości, jak zaczął się kryzys kubański. W momencie, kiedy Fidel Castro przejął władzę na Kubie, o całej historii burzliwej kubańskiej też możecie obejrzeć odcinek. Wtedy Kubańczycy zaczęli tutaj przypływać na pontonach, tratwach, jachtach, łódkach, czymkolwiek. Docierali na Key West, oddalone około 3 godziny drogi stąd. No i właśnie zaczęli osiedlać się tutaj również w Miami. No i jak na prawdziwej Kubie można zobaczyć przepiękny amerykański krążownik szos z lat 60. Jeżeli nie widzieliście odcinka o kubańskiej motoryzacji, to zapraszam w lewym górnym rogu. Bardzo często też nie jesteśmy się w stanie dogadać tutaj po angielsku. Na przykład wczoraj w naszym hotelu był pan parkingowy,
który po angielsku miał powiedzieć tylko tyle, żeby pójść na recepcję, bo tam mówią po angielsku. My wyjeżdżamy z Miami i jedziemy w stronę trzeciego największego parku narodowego Stanów Zjednoczonych, czyli Everglades. A tu znowu pada.